wybrani goście, są tyści, mieszkańcy. Otwieram zgodnie z artykułem 23 ustawy 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym czwartą nadzwyczajną sesję Rady Gminy Jednia Letniską. I zgodnie z dostarczoną listą obecności stwierdzam, że wszystkie osoby, wszyscy radni w liczbie 15 są obecni, a więc sesja może podejmować władne, wiążące uchwały. Oczywiście chciałam prosić też, aby mogła z miejsca tego prowadzić sesję po tym wstępie. Proszę Państwa, zgodnie z procedurą, która nas tutaj obowiązuje, sesja ma właśnie taki charakter, a więc nadzwyczajny, są wnioskodawcy, jest zaproponowany przez wnioskodawców porządek obrad, który Państwo wszyscy radni otrzymaliście do wglądu. I ja mam taką prośbę merytoryczną wnioskodawców, wynikającą właśnie z merytoryczności mojego usytuowania jako przewodniczącej Rady w tym względzie, a mianowicie uchwały, które Państwo, które podejmiemy jako organ, ja podpisuję jako przewodnicząca Rady. A więc projekty uchwał, które są przygotowywane na każde posiedzenie, łącznie z posiedzeniami nadzwyczajnymi, jeśli takie będą, wymagają zachowania procedury, a więc przejrzenia pod względem prawnym dokumentów, które się z brzmieniem tych uchwał wiążą. Ponieważ wiemy, że jesteśmy organem uchwałodawczym, a nad naszymi uchwałami pod względem legalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pieczę trzyma organ administracji państwowej, czyli ma nadzór nad tym. I żeby nie było uchyleń uchwał, to musimy tutaj naprawdę przywiązać dość dużą staranność do tego, żeby te uchwały zarówno w podstawach prawnych, jak i w brzmieniu poszczególnych paragrafów były uchwałami przygotowanymi, świadczącymi o jakości naszej pracy. O to bardzo proszę. Ja tutaj nie zamierzam, że tak powiem, ze względu na te uchybienia, które mają podpięte pod porządek obrad sesji nadzwyczajnej uchwały powodować to, że żeby nie było tej sesji, bądź nie podejmować tematu. Natomiast mam taką serdeczną prośbę do radnych, do klubów, które działają, żeby jeżeli o coś wnioskują, prawda, to żeby dochować tych procedur, bo te procedury są wbrew pozorom bardzo ważne, żeby później nie było jakichś problemów natury, tak jak powiedziałam, legalności i uchyleń. A z mojej wiedzy wynika, że niestety, czy stety, nasza gmina w poprzednich kadencjach miała taką niechlubną sytuację statystyczną, uchyleń aktów po prostu, które podejmuje. To mam taką prośbę. W związku z tym, zanim przejdziemy do realizowania tego porządku obrad, chciałabym wystąpić do wnioskodawców z taką propozycją, a mianowicie związaną z porządkiem obrad, który Państwo tutaj proponujecie i oczywiście z korektą, jeżeli byście się Państwo tutaj zgodzili, to już korektą redakcyjną, ale tylko merytoryczną, nie zaburzającą Państwa myśli tutaj i kierunku działań, uchwał Rady, pod którymi ja się później jako przewodnicząca podpiszę. I o co chodzi? Chodzi o to, że Państwo w swoim tutaj proponowanym porządku obrad proponujecie podjęcie uchwały w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego, przewodniczącej fakultatywnie przełamując jedynkę z dwójką Rady Gminy Jednia Letniską i w szkółce pojawia się również takie podejście fakultatywne. Uchwały muszą być dosadne, muszą dotyczyć
albo uchwała odwołania pierwszej wiceprzewodniczącej, albo drugiej. Myślę, że tutaj na zasadzie zwykłej autopoprawki, jeżeli Państwa klub będzie potrzebował jakiś minutki, żeby się no, w tej sprawie skonsultować z radcą prawnym, to Państwu takie prawo no, przysługuje i proponuję, zanim, bo inaczej nie możemy do tego porządku się odnieść jako organ, bo albo modyfikując w taki sposób, żebyśmy mogli dzisiaj ten porządek zrealizować i żeby nie było jakichś uchybień prawnych. Więc mam taką prośbę, żebyście Państwo po prostu jako wnioskodawcy zechcieli w konsultacji prawnej, tutaj Pani jest do dyspozycji, prawda, konkretnie tutaj wyjść, prawda, z tym albo w postaci, tak jak powiedziałam, autopoprawki. No i jeszcze, co prawda jest to może troszkę poza porządkiem, ale chcę Państwa poinformować, że już okoliczności prawne się troszeczkę zmieniły, a mianowicie wpłynęła w międzyczasie rezygnacja drugiego wiceprzewodniczącego z pełnionej funkcji, w związku z czym ta uchwała w punkcie 3, ona powinna mieć na porządku jakby czystości troszkę inne brzmienie. I ja ze swojej strony proponuję, zanim proszę Państwa przegłosujemy ten porządek, prawda, żeby może ogłosić z urzędu 5-minutową przerwę i proszę wnioskodawców i oczywiście tutaj obecną Panią radczynię, możecie Państwo skorzystać spokojnie z mojego tutaj biura rady, prawda, i to nie są jakieś bardzo trudne sprawy, ale myślę, że dopracowanie będzie też świadczyło o nas. Jeżeli Państwo byście wyrazili na to zgodę jako wnioskodawcy, to ja proponuję takie podejście, czyli zarządzę 5-minutową przerwę. Państwo wnioskodawcy proszę o zebranie się i po prostu z udziałem radcy prawnego doprecyzowanie tej kwestii, o które proszę. Tak? Dziękuję bardzo. Zarządzam 5-minutową przerwę. Panią Lidię poproszę, żeby Państwa udostępniła po prostu tutaj pomieszczenia moje.